Hejo, bardzo miło mi Was powitać na pierwszym vlogu po takiej dłuższej przerwie mojej od tego kanału. Vlog rozpoczyna się dosyć nietypowo, ponieważ jest godzina 21 w środę i właśnie szykuję się do przygotowywania mieszanki ziół na jutrzejsze farbowanie włosów. Na początku podgrzewam wodę destylowaną, niestety nie wiem w jakiej ilości, zawsze robię to na oko i po prostu jeśli nie zużyję całej do mieszanki, to trudno. Szykuję sobie henne i kasję, 100 g henny, 100 g kasji i dodaję jeszcze później do tego 20 g, tak na oko, acyroli z zakwaszenia. Ja zawsze korzystam z ziół marki Ziółka z Sojatu, kiedyś testowałam parę innych marek, ale zdecydowanie Ziółka z Sojatu je po prostu biją na głowę, jeśli chodzi o intensywność koloru, jaki się dostaje po tej hennie. Tutaj dolewam już podgrzaną wodę destylowaną, ona nie jest zagotowana, to nie jest wrzątek, ale jest po prostu ciepła i mieszam do uzyskania prawidłowej konsystencji, prawidłowej dla mnie. Staram się wymieszać dobrze grudki, tutaj pomógłby mi blender z pewnością, ale niestety nie wiem, gdzie mam od niego końcówkę, więc musiałam poradzić sobie z łyżką. Tu widzicie, jak zafarbowała mi henna palec, który miał z nią styczność dosłownie przez kilka sekund w momencie wypłukiwania łyżki z ziół. I mamy tutaj kolejny dzień, czwartek rano. Jak wiecie, jeśli oglądaliście moje ostatnie denko, wprowadziłam się do swojego mieszkania, więc teraz z ogromną przyjemność sprawia mi takie oporządzanie go z rana, właśnie szybkie porządki, ogarnięcie kuchni, po prostu pobycie w nim w taki sposób filmowy. Ja ogólnie bardzo lubię romantyzowanie życia, lubię też dlatego tak naprawdę nagrywanie takich właśnie vlogów, nagrywanie też takich krótkich formatów wideo na Instagrama, bo sprawia to, że mogę po prostu zauważyć małe rzeczy, które są naprawdę piękne w takiej codzienności i mam wrażenie, że dopiero właśnie odkąd zajmuję się tak tymi treściami wideo, mam taką większą łatwość w odnalezieniu piękna w małych rzeczach. Zabieranie się nawet na takie krótkie spacery, właśnie robienie sobie zdjęć, robienie sobie wideo i wracanie do tego z czasem. Mam wrażenie, że pomaga tak docenić trochę życie. Dzień dobry w czwartek, ja właśnie jestem po porannej pielęgnacji, umyłam twarz żelem i kiedy była soda, zrobiłam już sobie zdjęcia, ponieważ od kilku tygodni testuję nowość od Mavavo. To nie jest współpraca, ale dostałam ich najnowszy produkt, maskę na przebarwienia w ramach takiego programu. Zgłosiłam się po prostu po ich story na Instagramie, gdzie ogłosili, że szukają testerów nowego produktu, a ja akurat po przeprowadzce do nowego mieszkania miałam cerę w stanie tragicznym, po prostu wręcz wrócił mi taki wysyp trądziku młodzieńczego, bym powiedziała. Myślę, że to było przede wszystkim przez zmianę wody, przez stres i tak dalej. Powoli ta cera się teraz normuje, jej stan, ale naprawdę było hardkorowo i właśnie bałam się, że zostaną mi takie przebarwienia, jakieś takie, wiecie, blizny, plamy czerwone i tak dalej. Więc byłam ogromnie chętna, aby ten nowy produkt od Mavavo przetestować. Teraz nałożyłam na buzię serum z witaminą C i SPF 50 w formie takiego też serum od Garniera. Wcześniej korzystałam z SPF-u od L'Oreala i on był taki bardzo płynny i spodziewałabym się, że taki płynny produkt lepiej mi się sprawdzi. Po prostu znam swoje preferencje, wiem, że moja cera jest błyszczająca się i drażni mi gdzieś tam takie mocne wyświecanie się w ciągu dnia. Ale mimo, że to jest gęstsze serum, gęstszy produkt, to tak czy siak jest tak samo lekki i przy okazji fajnie przykleja się do buzi i wygładza ją, co ratowało mi życie w momencie właśnie tego największego wysypu, bo przynajmniej sam makijaż wyglądał lepiej dzięki temu, że ta buzia była taka wygładzona właśnie jak po jakiejś bazie. Kawa w tle mi się przelewa, a ja biorę się teraz za mycie głowy, wyczyszczę włosy na sucho, umyję je podwójnie szamponem Wake It Up, szamponem enzymatycznym helatującym, żeby ściągnąć minerały z włosów przed hennowaniem i bierzemy się za farbę. Próbowanie tej długości ziołami, powiem Wam, że już mam naprawdę milion odcieni rudości. Na długości widać po prostu każde odcięcie, każde farbowanie odrostu i nie mogę już na to patrzeć. Ostatnio hennowałam włosy w marcu przed wylotem do Paryża z L'Orealem, a więc naprawdę to już odpowiedni czas, aby się za to zabrać. Wcześniej nie miałam sposobności, nie miałam też ochoty za bardzo, żeby się z tym bawić, więc pora najwyższa. Dzisiaj jest taki właśnie deszczowy dzień, wychodzę dopiero po południu na rurę, więc akurat mam teraz czas, żeby się sobą zająć. Zabieram się za przygotowywanie włosów pod hennowanie. Jak mówiłam wcześniej, używam tutaj szamponu helatującego od Anwen Wake It Up. Robię to i na skórę głowy, i na włosy. Staram się ich nie trzeć, jakby nie piorę tutaj żadnej ścierki, tylko raczej na długości po prostu ugniatam włosy z pianą powstałą po masażu skalpu.
Wypłukuję całość dokładnie, zawijam włosy w turban z ręcznika bambusowego Heio, marka własna. Sprzątam po sobie i zabieram się za nakładanie ziół. Przed aplikacją henny porządnie rozczesuję włosy. Pamiętam, że są mokre i nie są niczym pokryte, nie mają żadnej odżywki serum silikonowego ani nic takiego, a więc nic ich nie chroni, a włosy mokre, włosy wilgotne są bardziej skore do niszczenia się, więc staram się faktycznie robić to od końcówek po nasadę. Tutaj jak widzicie, moja mina jest nietęga. Zauważyłam, że zrobiłam sobie zbyt rzadką mieszankę. Powinna być zdecydowanie gęstsza. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja rzadszej mieszanki jest zdecydowanie łatwiejsza. Kiedy pasta jest taka właśnie gęstsza, dosyć z tempo po prostu rozprowadza się po włosach. Tutaj szło to jak masełko i naprawdę taka aplikacja zajęła mi dosłownie kilka minut, nawet na całą moją głowę, ale niestety późniejsze siedzenie z tą henną jest dużo mniej przyjemne niż w momencie, kiedy ta pasta jest faktycznie gęstsza, co zresztą zaraz zobaczycie, w jakim stanie wylądowałam finalnie. Jeśli chodzi o aplikację henny, na początku rozkładam produkt w okolicach nasady, nawet też po skórze głowy. Później aplikuję to wszystko na długość i zawijam włosy w takiego jednego wielkiego ślimaczka, rozpoczynając wszystko od przodu i kończąc na tylnej partii włosów. Nakładam na głowę reklamówkę, na to turban z ręcznika, aby wszystko podgrzewać i idę pracować przy komputerze. Dzisiaj akurat miałam dzień ogarniania artykułów na bloga Heio i pisania do Was newsletterów. Jak widzicie, mam tutaj pod ręką papier toaletowy, bo musiałam cały czas dokładać kolejne warstwy, kiedy czułam, że ścieka mi coś po czole. Ściągam reklamówkę, ściągam resztki papieru toaletowego z głowy i wypłukuję wszystko ciepłą wodą, aż do momentu, kiedy zobaczę, że woda jest przezroczysta, a nie żółtawa. Mieszczę się w kadrze. Słuchajcie, ogarnęłam się troszeczkę, czyli zrobiłam sobie make-up basicowy, bez tuszu do rzęs, tylko taki, wiecie, wyrównanie kolorytu. Podsuszyłam trochę włosy po wypłukaniu z nich ziół. Nałożyłam ciepłe ubrania, bo już naprawdę byłam mega zmarznięta. I przy okazji przyciągnęłam sobie tutaj do Was paczki. Dwie paczki PR-owe. Nie wiem, co to jest w środku, bo nadawcy mi nic tutaj nie mówią. A kurier, słuchajcie, przyszedł z nimi, kiedy byłam właśnie w tym turbanie i tak dalej. I krzyknęłam do niego przez drzwi po prostu, czy mógłby zostawić mi to pod nimi, bo... No w różnym stanie już otwierałam kurierom drzwi, ale widzieliście, jak to wyglądało, wolałam jednak tego sobie po prostu nie robić. W każdym razie pomyślałam, że z Wami sobie te paczki otworzę i zobaczymy razem tak naprawdę, co w nich w środku jest, a następnie będę się powoli zbierać i pomyślałam sobie, że dzisiaj może podjadę na rurę rowerem, bo obczaiłam, że rowerem, z tego co mówi mi Google Maps przynajmniej, wychodzi nawet szybciej niż komunikacją miejską, więc why not? Dobra, już słuchajcie, wiem, o co chodzi. Pierwsza paczka jest od L'Oreala, mamy niedługo współpracować. I to jest takie uzupełnienie zapasów, uzupełnienie produktów, które już znam, m.in. krem bez spłukiwania, maska od L'Oreala z kwasem hialuronowym, albo na przykład maska ananasowa z Garniera, Garnier Fructis. Bardzo, bardzo ją lubię. Najbliżająca maska. Chciałam powiedzieć, że zresztą była w Denku, ale nie, w Denku była wersja Cocoa Butter. Obie wersje są super. Anyway, lecimy dalej. Dobra, teraz słuchajcie, widzę już naklejkę i wiem, od kogo jest to paczka i bardzo się z tego powodu cieszę. Jestem bardzo ciekawa, co w środku znajdę. Jest to, słuchajcie, przesyłka od Philipsa. Jak wiecie, ja z Philipsem już od dłuższego czasu współpracuję, jeśli chodzi o ich serię Sense IQ od jesieni tamtego roku, z tego co kojarzę. Wcześniej jeszcze korzystałam z suszarki Philips Moisture Protect, którą dostałam od moich rodziców na któreś tam urodziny, nie pamiętam, ale ona na pewno była ze mną przynajmniej z 5 lat przynajmniej używałam i cały czas była w dobrym stanie i cały czas jest. Ostatnio oddałam ją siostrze.
po tych 5 latach. Naprawdę jest super stanie i teraz właśnie korzystam z suszarki Philips Sense IQ i z ich lokówki automatycznej, o której też nagrywałam Wam materiały na Instagrama, jak używać jej na długich włosach i tak dalej, żebyście się jej po prostu nie bali, bo wiem, że takie sprzęty mogą trochę stresować. No bo to jest taka, wiecie, samodzielnie wciągająca włosy lokówka. Ja też widziałam różne filmiki z tego rodzaju sprzętami, gdzie wiecie, gdzieś tam te włosy się wkręcały i tak dalej, nic przyjemnego. W tym przypadku naprawdę nic takiego się nie dzieje i pokazałam Wam, w jaki sposób bezpiecznie jej używać. Ej, dostałam kolejną suszarkę Philips Sense IQ, ale jakoś inaczej wygląda i nie wiem, czy to jest po prostu kwestia zmiany koloru. Zresztą właśnie mało widzicie, przyniosę swoją suszarkę Sense IQ i pokażę Wam ją w porównaniu do tej, którą dostałam. Dobra, sprytnie sobie umieściłam tutaj mój mikrofon krawatowy, mam nadzieję, że to będzie wszystko widać. Tutaj mam paczkę, która przed chwilą do mnie dotarła. Tak prezentuje się ta suszarka, czyli mamy tutaj takie złoto, stare złoto i taki ciepły szary. A tu jest moja suszarka Philips Sense IQ, którą mam od jesieni. Ona wygląda jakby trochę już przeszła, bo po prostu chyba z 5 razy mi pospadała i zresztą nie tylko mi, więc faktycznie jakby trochę takich upadków przeżyła, ale jeśli chodzi o działanie, no to dalej sprawdza się świetnie, to jest właśnie ten dyfuzor. No i wszystko tak naprawdę tutaj wygląda identycznie, więc myślę, że to po prostu jest taka nowa wersja kolorystyczna tej suszarki. No dobra, słuchajcie, tyle z tych paczek PR-owych. Jeśli chodzi o włosy, o kolor włosów, uważam, że będzie super, bo jeśli chodzi o henne, trzeba trochę poczekać na taki pełny efekt końcowy, przynajmniej dobę, a tak właśnie w pełni te 48 godzin, te dwie doby, w ciągu których nie będę tych włosów myła. Więc póki co powstrzymam się z ocenianiem efektów, ale jedyne co powiem to to, że jestem zadowolona z tego, jak pokryła mi odrost, bo na ogół staram się robić tak, że robię odrost farbą i po kilku dniach już hennuję włosy, żeby jednak były one tutaj rozjaśnione. Tutaj już ten odrost był taki starszy, chyba z półtora tygodnia albo dwa tygodnie. Nie chcę kłamać, napiszę Wam po prostu, ile czasu minęło, odkąd robiłam ostatnio odrost, ale tak czy siak był on już widoczny, ten naturalny mój kolor, który na ogół, jeśli chodzi o same zioła, no to trudno jest pokryć tak, żeby to faktycznie było jakoś mocno widoczne. Wcześniej, przed tym jak farbowałam odrost farbą od L'Oreala, to robiłam kąpiel rozjaśniającą i to po prostu było mnóstwo zabawy z tym, co 3 tygodnie, tłumacz. Ale właśnie musiałam ten odrost rozjaśniać, żeby faktycznie henna sobie z nim poradziła, a tutaj jestem naprawdę zadowolona z tego, jak fajny taki gładki gradient wyszedł. Śmigam, bo muszę coś jeszcze zjeść przed zajęciami i myślę, że zobaczymy się już na spokojnie w kolejnych dniach i zrobię Wam taką pełną aktualizację, jak to wszystko się prezentuje. Buziaki! Włosy jeszcze miałam wilgotnawe, ale nie miałam już czasu ich podsuszać. Zawinęłam je w takie szybkie dwa kucyki, żeby zmieściły mi się pod kaskiem. Pamiętajcie o noszeniu kasku na rower czy na rolki, to jest bardzo istotne. Niektórzy mówią, że wygląda się głupio, ja uważam, że wygląda się uroczo i przy okazji dbamy o nasze bezpieczeństwo. Na róży akurat miałyśmy dzisiaj open pole, czyli takie otwarte zajęcia, w trakcie których samemu tak naprawdę jest się dla siebie trenerem. Umówiłyśmy się z dziewczynami z naszej grupy, ponieważ niedługo odbywają się urodziny Anabel, naszego studia pole dance'owego w Olsztynie i przygotowujemy po prostu razem choreo i chciałyśmy to wszystko dopracować, nie zabierając już tak naprawdę zajęć osobom z grupy, które nie występują tego dnia. I tutaj jest kawałek mojej surówki. Hejo, ja jestem już w końcu po pierwszym myciu od hennowania. Mówię w końcu nie dlatego, że włosy były tłuste czy coś, bo po hennie zawsze mam bardzo przedłużoną świeżość skóry głowy i praktycznie w ogóle nie widać, żeby się przełuszczała.
ale włosy były już naprawdę takie mega napuszone, objętościowane, sztywne i marzyło mi się zapikowanie na długość odżywki. Plus nie ukrywam, że ten zapach takiego siana dość długo się na nich też utrzymuje. Są jeszcze wilgotne, dlatego też nie aplikowałam na nie serum silikonowego. Zrobię to przed samym wyjściem z domu, co będzie za jakieś 15-20 minut. Jedziemy z rodziną do babci na obiad, dlatego też upiekłam ciasto ze śliwkami i mam nadzieję, że wyszło. Wygląda całkiem ładnie. W ogóle odkąd mam nowe mieszkanie, dużą kuchnię, to jakoś tak chętniej nawet do niej wchodzę. Mimo, że nie jestem ogólnie fanką gotowania, ale nawet jakieś właśnie takie wypieki i tak dalej, to tak jakoś przyjemnie się je robi. Jeśli chodzi o skórę głowy, umyłam ją szamponem od Harry Land. Uznałam, że nawet nie będę go targać ze sobą tutaj z łazienki, ponieważ i tak nie jestem jego fanką, jego po prostu wykańczam. Chcę go zdenkować i mieć już go z głowy, nie jest to po prostu mój ulubiony szampon i tyle. Więcej pewnie będę Wam mówić za jakiś czas w denku. Po użyciu szamponu na skórę głowy na długość poszła odżywka od Joico K-Pack. Odżywka odbudowująca włosy. Jeśli chodzi o skład, jest pechowa, czyli zawiera wszystkie elementy równowagi pH, proteiny, emolienty, humektanty, ma też całkiem wysoko olej kokosowy, z którym moje włosy niespecjalnie jakoś super się lubią, ale w tym przypadku jest całkiem okej. Po prostu daje mi taką naobjętościowaną fryzurę, a chciałam dać właśnie moim włosom trochę protein, bo pochennie po prostu je kochają. Zdecydowanie odkąd hennuję włosy, pochłaniają proteiny w bardzo dużych ilościach i nie doszło jeszcze do przeproteinowania. Wczesałam tamtą odżywkę we włosy, a następnie zamknęłam pielęgnację emolientem, emolientową różą od Anwen, czyli takim już klasykiem wśród odżywek tak naprawdę. Już jest też na wykończeniu, myślę, że zostało mi na takie pół użycia, powiedziałabym. A jeśli chodzi o stylizację, to sięgnęłam po krem od Vita Native, o którym wspominałam Wam w ostatnim denku. Nie, że go skończyłam, ale mówiłam wtedy o kremie od Good Looking, że jest na pierwszym miejscu na równi właśnie z tym kremem aktualnie, jeśli chodzi o stylizację na włosy kręcone, na wydobywanie skrętu. Bardzo, bardzo go lubię, on jest do dostania w Hebe i ma taki też takie fajne opakowanie metalowe, aluminiowe, bardzo wygodne. No i co, jak oceniam dzisiejsze efekty? Jeśli chodzi o jakość skrętu czy coś w tym stylu, jakby nie zależało mi na tym, żeby ta fryzura była jakaś najpiękniejsza. Jest fajna objętość. Ja też ostatnio wspominałam na Instagramie Wam, że nie jestem jakby w pełni zadowolona z ostatniego cięcia. Nie to, że jakby sama fryzura sama w sobie jest zła, ale ja już niespecjalnie się w takiej fryzurze dobrze czuję. Chodzi o taką, wiecie, właśnie objętość tutaj przy nasadzie, że dosyć sporo zostały obcięte te wierzchnie warstwy moich włosów, ta cała wierzchnia warstwa jest dosyć krótka i to już chyba nie do końca jest mój styl, to nie do końca już jestem ja, wolę kiedy włosy się bardziej gdzieś tam falują niż właśnie tak mocno kręcą, ale ogólnie rzecz biorąc cięcie dla włosów kręconych jak najbardziej jest poprawnie zrobione. Ale o tym pewnie jeszcze pogadamy sobie w niedalekiej przyszłości w kolejnych filmach, bo teraz nie chcę już tego vloga przedłużać. Pomacham Wam zaraz włosami i będę się powoli zbierać. Kolor wyszedł, uważam, bardzo ładnie. Kolejne hennowanie pewnie zaplanuję sobie za jakieś, nie wiem, 3, może 4 miesiące maksymalnie. No i faktycznie jestem całkiem zadowolona z tego, jak pokrył się odrost. Nie spodziewałam się, że w ogóle jakkolwiek go gdzieś tam tchnie ta henna, że będzie to widoczne. Oczywiście widać delikatne odcięcie, że był ten naturalny kolor tutaj, ale tak czy siak uważam, że naprawdę bardzo fajny gradient z tego wyszedł i jestem zadowolona z efektów końcowych. No to co, machamy włosami, ja się pakuję do wyjścia i uciekam.